był pierwszy album Megadeth, który już tak bardzo nie śledziłem w czasie rzeczywistym. Dotarł on do mnie dopiero w 1997 roku, czyli już dobrych kilka miesięcy po jego wydaniu. I mimo, że tragedii w odbiorze nie było, całkiem nieźle się go przecież słuchało, to gdzieś zacząłem odczuwać już zmęczenie takim lżejszą stroną metalu, jaką dawała Metallica, no i w tym przypadku Megadeth. Przypominam, że jeżeli chcecie Megadeth usłyszeć w następnym miesiącu, to jeżeli to nagranie będzie miało 500 odsłoń, odtworzeń w ciągu pierwszej doby, to tak też właśnie się stanie. A drugą rzecz jest to, jeżeli jesteście wspierającym lub chcecie zostać wspierającym, to każdy wspierający może dodać jakąś płytę, jedną, z której będziemy później losować, a właściwie to wy będziecie wybierać płytę, którą będziemy pokazywać tutaj. W tamtym miesiącu został wybrany testament. W praktyce wygląda to tak, że każdy, kto wesprze mnie minimum tym 10 zł, to za każde 10 zł można mieć jedną płytę. Jeżeli jesteś wspierającym, który już drugi miesiąc z rzędu mnie wspiera przynajmniej tą minimalną kwotą, to możesz już dodać dwie płyty. Tak więc zapraszam, link gdzieś macie poniżej. Jeżeli chodzi o Megadeth tutaj i o płytę Crypting Writings, to dziękuję Mikołajowi Kaniewskiemu za tutaj, nagrał tutaj mi kilka ciekawych rzeczy związanych z wydaniem tej płyty, niektóre z nich użyję. Megadeth w tamtym czasie, czyli ten rok 96, jakby to nie było pewne, czy dalej Megadeth będzie działał. Rudy miał swoje problemy i z narkotykami, i jak zwykle z zespołem, którego tu nie zawsze mógł wszystkich zgrać. Natomiast wtedy też nagrali kilka takich ciekawych utworów do filmów, do Last Action Hero chociażby, czy do ścieżki dźwiękowej Baby Say Butthead'a. Polecam pojedyncze te utwory sobie przesłuchać. No a Dave Mustaine postanowił zrobić zespół solowy i to było ciekawe, że ja już pamiętam, że wtedy gdzieś doszły mnie takie słuchy, że coś takiego jest, ale chyba jakoś specjalnie mnie albo to nie przekonało, albo po prostu tego nie pamiętam. Natomiast dzisiaj już to sobie przesłuchałem. Zespół po polsku nazywa się MD45, bo jak wolicie po angielsku MD45. I teraz tak naprawdę ten zespół, do tej nazwy jeszcze podejdę, powinien się nazywać inaczej. MDVL. Tak, bo stąd się wzięło, ponieważ MD to jest Mustaine Dave, a VL to było wokalista, czyli Lee Wing z formacji Fear. Dodam jeszcze, że chociażby na perkusji grał tam Jimmy DeGrasso, który później będziecie go mogli usłyszeć przecież też chociażby w Risku, czyli w innym albumie Megadeth, który na dobrą sprawę też powinien być solowym albumem Dave'a. No w każdym razie zabawna rzecz, jeżeli chodzi o tą nazwę MDVL, to on te VL, czyli VL, postanowili, że to tak brzmi jak cyfra rzymska, więc napiszemy, że to jest 45. A co jest nieprawdą, nie wiem, czy o tym wiedzieli, czy nie wiedzieli, ale tak naprawdę to jest błędny zapis, bo powinno się to napisać XLV, wtedy oznaczałoby to właśnie 45. No a tak mamy MD45 po prostu, no i taka nazwa już została. Jeżeli chodzi o to, co tutaj nagrali, no to posłuchajcie sobie, to jest taka bardziej rockowa, bardziej pod punk, trochę wpadająca wręcz muzyka, którą, no powiem szczerze, nie usłyszałem jej nigdy w oryginale, czyli z wokalistą Lee Wingiem, natomiast w roku 2000, nie wiem, czwartym chyba została reedycja zrobiona tego albumu, no i Dave Mustaine postanowił, że trochę jak to, on zmieni różne rzeczy, zremasteruje, no i wypuścił taką wersję, w której po pierwsze to on zaśpiewał, a nie Lee Wing, a po drugie tam były trochę takich partii harmonijki różnej ustnej i ją zastąpił też jakimiś dźwiękami gitary. Później się tłumaczył, że to był album, który się był dobry, ale się nie sprzedawał, więc ludzie lepiej by zaakceptowali, jeżeli tam grałby Mustaine.
Brzmi to tak naprawdę, ten album polecam do przesłuchania, jakby ktoś sobie demo wersję nagrał utworów, wiecie, Megadeth na zasadzie, a weźmy sobie coś prostego, bez solówek, mamy tylko jakieś proste riffy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeszcze dodam taką jedną sympatyczną rzecz, która mnie trochę rozbawiła, że początkowo do tego zespołu jako wokalistę był brany Jello Biafra, czyli wokalista Dead Kennedys, natomiast tutaj wynikło kilka różnych zabawnych rzeczy, że nie mogli się dogadać ze sobą, no i krótko mówiąc, nie zagrali, a to mogłoby być przecież ciekawe, to by, wiecie co, ponieważ Jello Biafra, to niektórzy porównują, że Titus The Drinkers śpiewał, a przynajmniej na początku swojej kariery śpiewał jak Jello Biafra, to by brzmiało jak połączenie Megadeth The Drinkers. O, to by było, powiem wam, ciekawe. Jedyny album, który wydali, nazywał się The Crowing i został wydany w 96 roku, ale to tak na tutaj na marginesie. Jedziemy sobie dalej. Muzyka na Greeting Writings tak naprawdę jest jeszcze bardziej melodyjna i jeszcze bardziej spokojna niż na poprzednim, już przecież też bardzo melodyjnym, na Eutanazji. Tutaj zrobił się taki tak naprawdę hard rock, taki łamany trochę na może na heavy metalowy band z jakimiś drobnymi elementami utworów trashowych, które gdzieś tam, ale ich tak naprawdę się mniej zauważa, chociaż pewnie tu się można kłócić o to, czy mniej, czy nie. Natomiast powiem wam taką ciekawą rzecz. Te wszystkie solówki, melodie, ta przybojowość sprawia, że nawet jeżeli oczekujesz czegoś innego Megadeth, to dostajesz naprawdę solidną porcję dobrej muzy. Tak po prostu. I teraz tak, brzmienie płyty jest już zupełnie bez takiego brudu metalowego, bez żadnego ciężaru, tak? To trochę pokazuje, w jakim kierunku idzie zespół dla różnych ultrasów. Myślę, że to było kompletnie nie do pomyślenia. Dla kogoś z otwartym umysłem, albo których nie znali, ktoś, kto nie znał wcześniej tego zespołu, myślę, że odkrywał, wow, jaki fajny band. Przyjemnie się tego słucha, ale to wcale nie oznacza, że jest to taki rok, łzawy rok dla panienek. No, myślę, że tutaj daleko od tego bym stał. Basista, ówczesny basista, David Ellefson, powiedział w pewnym wywiadzie, że zespół wtedy chciał nagrać coś zupełnie innego niż poprzednie płyty. Coś, co stanowiłoby naturalny postęp w brzmieniu zespołu. Czy tak było? No myślę, że w jakimś sensie tak. Natomiast do produkcji tego albumu nieprzypadkowo wzięto Dana Huffa. No i tutaj mamy pierwszą ciekawą zagwozdkę, ponieważ jest to człowiek, który normalnie współpracował z gwiazdami pop, country, Shania Twain, Madonna, Julian Lennon, Michael Bolton. Słuchajcie, to nie dość, że to jest zupełnie inna muza, to jest taki dosyć duży mainstream jednak i kraina łagodności. No i miało to też wpływ na całość, na sposób śpiewania Mustaina i o tym myślę jeszcze dalej powiem. Jeśli chodzi o sam tytuł, to też tutaj i pewnie wytwórnia miała trochę wpływu na ten tytuł płyty. Miał on mieć na początku tytuł Needles and Pins. To akurat chodziło o taki zespół z 64 roku, który się nazywał The Searchers i to była jedna z ich piosenek. Natomiast oni wtedy stwierdzili, że tak, że nie może być takiego tytułu. Chociaż tytuł swoją drogą, bo tak patrzę sobie, co właściwie ten Needles and Pins, ale jego nie można tłumaczyć dosłownie, bo to nic wam nie da. To jest taka trochę nieprzetłumaczalna gra słów, która po polsku najlepiej oddaje przechodzą mieciarki, tak? Tak, najlepiej, wiecie, te wbijane tu rzeczy w ciało, pewnie te Needles i Pinsy. No i dobra, przejdźmy sobie do utworów i zaczynamy od Trust. Trust, czyli utwór, no właśnie, zaczyna się wolno, zaraz go sobie tutaj puścimy, a ty się zaraz zastanawiasz, czy coś tu wybuchnie, czy coś tu wybuchnie i słuchasz i... I nic nie wybuchło. Czy tak już zostanie? To tak naprawdę taki wolny wstęp to jest zupełnie nietypowy, nawet jak na Megadeth. No ale przychodzi przecież apogeum tego wstępu.
I tutaj muszę dojść do pewnej ciekawej rzeczy, że to, w jaki sposób w tym szczególnie utworze zaśpiewał nasz kochany Rudzielec, to już tak naprawdę jest dosyć ciekawa historia, którą właśnie tutaj Mikołaj Kaniewski mi tutaj opowiedział z książki, którą wyczytał o biografii Megadeth. Wiecie, podobno to było tak, że na początku Rudy chciał po swojemu zaśpiewać te słowa, nie? Tam jest los in a dream, nothing is what it seems. I tak sobie spróbujcie to wyobrazić, taki normalny śpiew Dave'a, nie? Los in a dream, nothing is what it seems. Nie? Pewnie to było coś w tym rodzaju, takiego szybkiego zaśpiewu. Natomiast producent mówi, nie, wolniej, trochę to wolniej. Musimy to inaczej. No więc on sobie tam wolniej. Los in a dream, nothing is. No i jeszcze mu kazały wolniej z podkreśleniem na słowo nothing. Nothing tu musi być podkreślone. No i w ten sposób Dave zaczął śpiewać lost in a dream, nothing is. I nagle się okazało, że tak naprawdę producent zupełnie zmienił ścieżkę wokalną i dopasował ją do tego, co już znamy. A ja myślę, że to, co znamy, jest po prostu dobre. Mamy w tym utworze i nie tylko takiej powtórki z Euthanasia. Przebojowy refren, no niby metalowy, a jednak te wygładzone gitary, no i jeszcze przy tym wszystkim ta orkiestra gdzieś w tle. Przypomnijcie sobie na przykład Bridge w Rust in Peace. Czy to w hangarze było? Zabijcie mnie. Jeżeli któryś z nich było, nie? To chyba, gdzie była taka gitara akustyczna. I ta gitara akustyczna brzmiała jak takie, wiecie, w trakcie piosenki, jak przerwanie takiego szalonego pościgu. Takie nagle zatrzymanie i teraz tak powoli na nowo się rozkręcamy. A teraz, gdy pojawiło się taka właśnie gitara, no to nagle to jest tylko pół kroku wolniej, tylko troszeczkę, tak, no nie wiem, posłuchajcie zresztą, pewnie to znacie. No i taki to mamy utwór. Sam tekst tej piosenki, Trust, opowiada o tym, że nie można tak naprawdę nikomu za bardzo zaufać, temu, kogo kochasz. To może być z różnego powodu, niewierności, podejrzeń o niewierność i to powoduje ogromny ból takiej pary dla każdego z nich. No i to jest pewien taki komentarz do beznadziejności związków, pewnie, którym można się tu domyślać, przychodził Dave. Do tego też powstał teledysk, który możecie sobie zobaczyć. Jest on taki dużo, tam jest takich białych błysków, takich nagłych ruchów kamery, takich niby przypadkowych ludzi. Bardzo specyficzny teledysk. Almost honest, pewnie mnie tu zaraz poprawicie, jak się to przeczytać. Kolejny przebojowy tak naprawdę refren. Dla mnie brzmi to tak trochę jak taki amerykański rock środka. No w sumie to Amerykanie stworzyli, więc dlaczego nie miałoby to być amerykański rock środka? Takie sobie właśnie to ładne dźwięki, a tekst też bliżej popu niż metalu. Trochę skomałem, gdy powiedziałem, że ciebie potrzebuję, ty też skomałeś, gdy powiedziałeś, że o tym wiesz. Nie mogę w to uwierzyć, nie ma nic więcej do powiedzenia. Byłem prawie szczery, prawie. O, zawsze z nutką ironii Dave'a. Use the Man. W ogóle samo wprowadzenie tego utworu to początek wersji Needles and Pins, o której wspominałem, zespołu Dissecters z 1964 roku, która właśnie była wstępnym tytułem na tą płytę. No, zaczyna się to w ogóle jak początek dobrej balady. I heard from
Słyszałem, że ktoś dzisiaj zmarł, z nikim się nie pożegnał, stracił chęć do życia. Słyszałem, że ktoś obrócił się w proch. Ta piosenka opowiada o mężczyźnie, który tak zmarł po pierwszym zastrzyku heroiny. Jest to prawdziwa historia. Dave Mustaine w jednym z wywiadów dla pewnej stacji radiowej opowiedział to, że to była jedna z takich utworów, które napisał tak za jednym zamachem. Opowiedział on tak, że właśnie przyszedłem do mojego przyjaciela, który prowadził w tym czasie ośrodek pomocy społecznej. Jakiś facet właśnie wyszedł z więzienia, poszedł, zdobył heroinę, no i tego samego dnia zmarł. W ogóle wymarzona ścieżka dla basisty, taki riff rock'n'rollowy a la, nie wiem, Guns N' Roses. No i ten mówiony refren, mistrz umysłu, mówię ci, co masz myśleć, mówię ci, czego potrzebujesz, mówię ci, co masz czuć. Polecam też wysłuchać solo z tej utworu, którego wam nie puszczę, ale wy sobie posłuchajcie. A w ogóle Mastermind, to tak, żebyście wiedzieli, to niedługo już był rok 97, a tak naprawdę już gdzieś tam pojawiły się początki internetu. Co ciekawe, Dave Mustaine zauważył dosyć mocno ten trend ludzi, którzy byli, już zaczynali być wtedy mocno uzależnieni od siedzenia w ekranikach, choć wtedy te ekraniki były tylko stacjonarne, tak? Bo to nie było jeszcze komórek, to były jakieś tam początki. Natomiast sam Mustaine wcale nie stronił od netu, podobno nauczył się nawet projektować strony internetowe i dosyć mocno dbał wtedy o to, żeby gdzieś tam w necie, w sieci była ich obecność. Natomiast powiedział coś ciekawego, coś a propos, tutaj sobie takiego haczka dam do Napstera, kojarzycie historię Napstera i Metallica, szczególnie Larsa, który tam strasznie się wściekał na Napstera i tam ich osądzał. Dave mówi tak, internet jest środkiem komunikacji, a także przyspiesza piractwo dla zespołów. Dowiedziałem się, że wiele z tej nowej płyty, naszej płyty, Megadeth można pobrać. Ludzie mają witryny, z których pobierają piosenki. To zabija muzykę przemysłu i to jest smutne. Jedną z rzeczy, których nie można pobrać z internetu, jest koncert na żywo, namacalny, odczuwalny, więc możemy stracić pieniądze, jeśli chodzi o sprzedaż płyty i tak dalej. Ale ile osób chce siedzieć przed 17-calowym ekranem i oglądać, jak Dave macha głową? Ciekawie już to tak miał, taki pomysł, że tak taką myśl, proszę, że gdzieś tutaj pójdzie w takim kierunku i faktycznie to poszło. A w samym tym utworze właśnie producent Dan Huff, nałożył na siebie wiele partii wokalnych i przez to zmienił się głos Mustaina, czy dzięki temu w części to brzmiało tak, jak który taki robot. Tak to miało pasować do koncepcji. Desintegrators. Słuchajcie, jaka to jest piękna, speedowa jazda. W końcu coś innego. No i do tego taki melodyjny refren, taki, mam wrażenie, taki trochę z lat 80. bardziej niż 90. Co uważacie? No właśnie, ten utwór jest jakiś taki inny. I'll get even. No dobrze, czyli jeszcze wyrównam z tobą rachunki. W ogóle, słuchajcie, jak to się w ogóle zaczyna, jakieś rewerby? Co to jest? No właśnie. Mam taki dysonans tego słuchając. To jest naprawdę ładna pioseneczka. Bardzo ciężko mi to powiedzieć. Utwór, tak. Czasami utwór. Pioseneczka rozróżniamy. To jest dla mnie bardzo taka linia cieniutka. Jest melodyjna. Ja przyzwyczaiłem się, że Megadeth grała godne melodyjki, spokojniejsze, ale to, co tutaj usłyszałem, jakoś tak.
jakoś tak mnie tutaj troszkę nie do końca pasuje. Ale żeby zrozumieć ten utwór, to myślę, że warto poznać jeszcze jedną historię z nim związaną. Otóż Brian Howe, były wokalista Bad Company, to nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takiej kapeli, wy możecie sobie wygooglać, przyczynił się do powstania tego utworu i uznawany jest za współautor. No i słuchajcie, tu jest tak, Mustaine opowiadał o tym, że właśnie menadżer Megadeth sprowadził tego Howe'a i powiedział tak, zacytuję: Bud Prager, czyli menadżer, rozwodnił to piosenkę. Zmuszając jakiegoś starego piernika z Bad Company, żeby coś z tym zrobił. Nawet nie pamiętam, co zrobił, ale na pewno nie pomogłem tego poprawić i musiałem mu jeszcze za to zapłacić. Więc jak widzicie, nie jest to do końca utwór, który był chętnie przez Mustaine'a jakoś tutaj widziany. Natomiast to swoją drogą jest tak ciekawe, że Mustaine też pozwolił na to, tak, żeby to jednak zabrzmiało, co uważam, że też jest jakąś pewną odwagą. Później mamy Sin. Mimo, że super szybki nie jest, z takimi spokojnymi wstawkami, to ta linia melodyczna, powiem, że tak, bardzo mnie przekonuje. Nie jest jakiś utwór super się wyróżniający, ale na pewno ciekawy. Natomiast na pewno wyróżniającym jest Secret Place. To jest pewnego rodzaju eksperyment. No i nowością na pewno jest to użycie elektrycznego sitaru, który no, brzmi dosyć ciekawie. Niektórzy porównują, że jest to podobne do Wherever I May Roam, ten początek, nie, Metallica. Nie wiem, to, że sitar jest użyty, to jest całe dla mnie podobieństwo, zupełnie inny utwór. Natomiast jeżeli do tego wszystkiego dodamy wokal, no to wychodzi nam takie fajne cudeńko. Dalej mamy Have Cool Will Travel. Sam tytuł to jest taka gra słowna z pewnego amerykańskiego serialu telewizyjnego, którego cała akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie, a serial jest zatytułowany Have Gun Will Travel, tak? A tu mamy Have Cool w tytule. To jest tam w latach jeszcze 60. taki serial produkowany. No i według Dave'a tytuł ten przyszedł mu do głowy we śnie, w którym perkusista Nick Menza opuszczał zespół i wychodząc powiedział: bądź spokojny, podróżuj, czyli have cool, we travel. Posłuchajmy urywek, bo sam utwór jest taki, mimo że to może brzmi zabawnie, co tutaj mówię, natomiast on pokazuje o takim dostępie do broni, o pewnej takiej dzikości w narodzie. Przeczytam fragment może tekstu. Mamusie spakowały drugie śniadania, dzieciaki spakowały pistolety. Chciałbym, żeby tak się nie działo, lecz to nie mija. Na całym świecie słychać huk strzału, gdy ginie dziecko, mamusi. My, naród, wytykamy palcami, obwiniamy i zastanawiamy się, dlaczego. To jeżeli o utwór, natomiast w drugiej zwrotce wchodzi harmonijka ustna, czyli mamy taki rock and roll, taki retro postaci w ogóle już. Zresztą ta harmonika pojawia się częściej, no i mamy gdzieś tam, kończy się solówka, zaczyna się, a ta harmonika sobie w tle gra.
No a po solówce mamy coś, co bym określił jako fragment Iron Maiden. Jeśli chodzi o Iron Maiden, to tak naprawdę weźmy już następny utwór, czyli Vortex, Kłębowisko. Czyż to nie jest znowu jakiś kolejny utwór Ironów? No i taki heavy metalowy refren, który no bardzo, bardzo tutaj przypomina o jakichś korzeniach pewnie tego, czym się inspirował Dave tworząc to, ale pewnie tworząc też wcześniejsze utwory, tylko były one na innych płytach, dużo szybsze. FFF, czyli Fight for Freedom, to jest często używany okrzyk bojowy w amerykańskiej armii. No a tyle też niestety jest używany przez różnych polityków do usprawiedliwienia wojen, które nie mają kompletnie nic wspólnego z wolnością. No i tutaj właśnie Def używa tego sformułowania do wyrażenia takiej swojej wolności osobistej w przeciwieństwie do jakiegoś ślepego pożądania za różnymi rządowymi poleceniami. Wersja oryginalna, co ciekawe, tego utworu miała inny kompletnie tekst i nosiła tytuł Bullprick. I została ona w ogóle wydana na stronie BA Tout Le Monde, czyli w poprzedniej płycie, a Bullprick też pojawił się w rozszerzonej edycji Cryptic Writings 2004 roku, więc jak ktoś ma rękę do góry, czyta sobie, słuchał. Natomiast no, w tej piosence słychać oprócz tych różnych mniej lub bardziej zamierzonych rzeczy jest też, myślę, że bardzo zamierzona rzecz, jak to, że utwór po prostu przypomina Motorbread, wiadomego zespołu, zresztą Motorbread współtwórcą był Dave. I tutaj producent chyba dał trochę jednak miejsca na tą szybkość wokalną Rudego, no i melodyjny refren, czyli troszkę więcej mu dał miejsca. No i co? I na koniec jeszcze trochę zadymy pod koniec solówki. W jaki sposób tą płytę można porównać do Load Metallica? Myślę, że też jest trochę niedoceniana i z podobnymi uczuciami, które polaryzują fanów. Ale no, znów z drugiej strony był to taki dosyć oczywisty proces muzyczny, który następował też u Megadeth. A co ciekawe, przecież to był ten sam skład, który poprzednie płyty wydał, które no, niekoniecznie były aż takie wolne. Jakby płyta nie powtórzyła komercyjnego, tutaj wiecie, zachwytu tego i sprzedaży, czyli tego, co Eutanasia i Countdown to Extinction, ale i tak no, sprzedawał się bardzo dobrze, 10 miejsce w Stanach i 38 w Wielkiej Brytanii. No i okazuje się, że Mustaine tak naprawdę całkiem nieźle, myślę, się sprawdził w takim mainstreamowym graniu. Umie pisać utwory, melodyjki, zresztą myślę, że umiał to wcześniej, tylko po prostu nie było to aż tak zauważane. Ile w tym wszystkim było kiczu i banału? Na pewno gdzieś się otarli, ale czy to było na tyle złe, by pogrążyć w jakiejś etykiecie banał? Nie, zdecydowanie byłbym daleki od czegoś takiego. Czy ta płyta się zestarzała? Według mnie nie i to tak nawet zdecydowanie nie.
Okazuje się, że ta melodyjność i ten taki muzyka środka, tak, że ani to jakiś wielki metal, ani to też jakiś rock, spowodowano, że zanurzyli się trochę w formalinie. I tak naprawdę jak dzisiaj się ich wyciąga, to cały czas to brzmi dobrze i świetnie. W mojej ocenie 6-punktowej dałbym 5 na 6. Dlaczego nie 6? Myślę, że nie, bo nie. Przepraszam, no 5 na 6, bo uważam, że jest tam kilka takich rzeczy, których nie do końca albo dla mnie są takie rewelacyjne. Natomiast ktoś mnie z Was zapytał, czy ja właściwie na jakiej podstawie oceniam. Myślę, że niedługo dam Wam takie oceny, bo sam się zacząłem zastanawiać, dlaczego ja tak oceniam, a nie inaczej. Więc tak trochę zdefiniuję tą każdą z tych ocen, ale to za jakiś czas Wam dam. Zapraszam Was oczywiście do tego, żebyście dalej to nagranie dawali innym boomerom do odsłuchania lub nie tylko boomerom. 500 wyświetleń w ciągu doby i automatycznie we wrześniu będzie kolejny mega dev. I zapraszam też do wspierania, link macie gdzieś poniżej w opisie i możecie wtedy też proponować płytę. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.